Witajcie, kochani. Mam nadzieję, że mieliście super weekend, że odpoczęliście. Dzisiaj poniedziałek, więc pomyślałam sobie, że nagram kolejny filmik. W sumie to zainspirowało mnie pytanie, które wczoraj dostałam. Otóż zapytano mnie, skąd wiedziałam, co chcę robić w życiu. I tak sobie pomyślałam, że mogę o tym nagrać filmik. Przede wszystkim to nie ma sensu opowiadać całej historii, jak doszłam do tego punktu, w którym jestem teraz. Natomiast skąd my w ogóle mamy wiedzieć, co chcemy robić w życiu, to jest bardzo dobre pytanie. Bo nasz system jest tak skonstruowany, że my z reguły musimy wiedzieć i w wieku 19 lat już musimy podjąć drogę, na jakie jedziemy studia, czy chcemy iść na studia, czy chcemy iść do pracy, jeśli na studia, to na jakie. To wszystko wymusza na nas system, to jak jest skonstruowana gospodarka. No po prostu takie są wymogi społeczeństwa, że my z reguły już w wieku 19 lat, no może 20, ale my już po prostu musimy wiedzieć, jaką chcemy iść drogą, jakie chcemy skończyć studia, czy też tych studiów nie chcemy kończyć, albo idziemy do pracy. I to nie jest fajne, bo później okazuje się, że jest mnóstwo ludzi, którzy tak naprawdę są w miejscu, w którym być nie chcieli, którzy robią rzeczy, których nie chcieli robić. Przykre to jest, bo spotykam ludzi, którzy robią rzeczy, których nie chcą robić, ale nie mają odwagi, żeby cokolwiek zmienić. Są przygaszeni albo po prostu już mówią, dobra, jest jak jest i nawet chcieliby, ale zadowalają się tym, co mają, mimo że chcieliby robić coś innego, chcieliby więcej. Skąd wiedzieć, co chcieć robić w życiu? Słuchajcie, no jeśli teraz nie wiecie, to nieważne, czy macie lat 15, 30 czy 40. Dla mnie, w moim postrzeganiu świata, to nie ma znaczenia. Jasne, że super jest, jak wiemy od początku, w ogóle mając już 12 lat, po prostu znamy kierunek i idziemy i myślimy sobie, super, ja już wiem, że będę robić to, to i to. Jasne, są takie osoby i fantastycznie. I bardzo dobrze, że są takie osoby. Natomiast jeśli nie wiemy, mając lat 20, 25, 30, to trudno. Dajmy sobie czas na to, pozwólmy sobie na to, żeby to odkryć. A na pewno im bardziej naciskamy i zmuszamy się do tego, żeby podjąć decyzję i robić coś, to możemy być pewni, że nie znajdziemy tej drogi, że się nie dowiemy wtedy na pewno, co chcemy robić. Musimy popuścić sobie przede wszystkim, musimy dać sobie na luz. Tak to widzę. Fakt faktem, ja wiedziałam, co chcę robić w życiu i byłam święcie przekonana, że to, co chcę robić, jest tym, co chcę robić. Ale później się okazało, że to, okej, było blisko, ale nie do końca. Także słuchajcie, super jest, jak mamy kierunek. Ale jeśli go nie mamy, nie zmuszajmy się i nie obwiniajmy się z tego tytułu, że nie mamy jeszcze obranej drogi, że jeszcze nie podjęliśmy decyzji. Możemy szukać, możemy sprawdzać, możemy doświadczać. Nigdzie nie jest powiedziane, że jest to zabronione, że nie możemy na przykład na początku robić rzeczy A, pójść, dajmy na to, na kurs księgowy, popracować jako księgowa, a później nagle stwierdzimy, że nie, księgowa to jest absolutnie nie to, i później stwierdzimy, że idziemy na studia, a w ogóle to pójdziemy studiować geografię, bo mnie to bardziej interesuje. I idziemy na studia i kończymy geografię.
mając powiedzmy 25 lat, idziemy na studia i 28 robimy sobie licencjat z geografii. Oczywiście i zostajemy nauczycielem geografii, bo okazuje się, że bycie księgową to nie jest to, ale jednak ta geografia nas tutaj pociągnęła i zainspirowała. Oczywiście przykłady są od czapy, bo ja ani z księgowością, ani z geografią to nie mam nic wspólnego, więc specjalnie wzięłam takie rzeczy, które leżą gdzieś daleko na osi czasu ode mnie. Słuchajcie, jest poniedziałek, nowy tydzień. Zawsze jakoś poniedziałki są takie inspirujące, żeby zaczynać coś. Na przykład ludzie się motywują, że od poniedziałku będą biegać. Ja nie widzę powodów, żeby dzisiaj iść gdziekolwiek biegać, bo deszcz pada i de facto jest zimno, więc bieganie dzisiaj, nawet spacer, brzmi trochę odstraszająco. Słuchajcie, na pytanie skąd chcę wiedzieć, skąd mam wiedzieć, nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Ja nie wiem, co ty chcesz robić w życiu, ja wiem, co ja chcę robić. Ja wiem, co ja robię, ja wiem, że jestem w odpowiednim miejscu. W sumie nawiązując do jednego z komentarzy, ktoś mi napisał, że szukam pomysłu na siebie. Ja nawet nie wiedziałam, jak to skomentować, więc nie skomentowałam. Nie muszę szukać pomysłu na siebie, bo jestem w tym miejscu, w którym chciałam być i robię to, co chciałam robić. W związku z tym nie muszę szukać pomysłu na siebie. Chociaż pewnie jakieś nowe pomysły zawsze się pojawią, dodatkowe. Ale ja idę dobrą drogą i wiem, że idę dobrą drogą. Wiem, co chcę robić i cieszę się z tego, co robię. Nie wiem, co ty chcesz robić w życiu, ale wiem, że ty to wiesz. I to, co jest najważniejsze jako przekaz tego filmu, to jest to, co ja zawsze powtarzam wszystkim, którzy zadają mi jakieś tego typu pytania, a często dostaję tego typu pytania, na przykład jak mam zrobić coś, jaką mam iść drogą, co powinnam, czego nie powinnam. Ja nie odpowiadam na takie pytania, że ktoś powinien zrobić coś konkretnego, bo ja tego nie wiem. Słuchajcie, to wy jesteście ekspertami od samych siebie. Każdy jest specjalistą od samego siebie. I to mogę wam powiedzieć. Nie można odpowiedzieć na takie pytanie, skąd chcę wiedzieć, co chcę robić w życiu, skąd mam wiedzieć, skąd ma przyjść odpowiedź, co robić w życiu. Ta odpowiedź nie musi nigdzie przyjść, bo ona jest w was. Jedyne, czego potrzebujecie, to dać sobie czas, żeby do niej dojść, żeby ta odpowiedź wyszła, bo na pewno jest w was i na pewno każdy z was wie, tylko nie naciskajcie, nie zmuszajcie się do tego, dajcie sobie czas, pozwólcie sobie na to, żeby odnaleźć swoją drogę i zaufajcie sobie. Przede wszystkim zaufajcie sobie. I z takim przesłaniem chciałabym zakończyć dzisiejszy wywód, krótki dosyć. Słuchajcie, życzę wam, żebyście postępowali w zgodzie ze sobą. Nie obwiniali się za to, że nie wiecie, co robić, że jeszcze nie znaleźliście drogi, albo że zmieniliście zdanie. Macie prawo popełniać błędy. Macie prawo do własnych decyzji. Dopóki te decyzje nie krzywdzą innych, dopóki wy szukacie swojej drogi, to wy macie prawo być sobą. I bądźcie sobą. I tego wam życzę. Trzymajcie się, kochani. Pa, pa.